Dneska se nám to moc nepovedlo. Ze začátku jsme udělali hodně zbytečných chyb a soupeř šel nedovedený. Potom jsme dotáhli a v půlce jsme vedli, ale to jsme to zase skáňali po tom, co soupeř přešel do zónové obrany, kterou jsme neuměli procházet. Taky jako je pro nás velká disky, nevím, jak se to říká, jak se to jmenuje dál. Nejsme v plné sestavě, máme tady mladší hráče prostě, kteří neumí hrát akce, který hrají normálně na trénicích. Takže to je pro nás, indispozice, to je to slovo. Pane trenér, máte. No tak já bych to zhodnotil tak, že první čtvrtinu jsme opravdu byli zaskočeni tou hrou. Pak jsme hru vyrovnali, pak jsme i vedli, no pak jsme to opět ztratili, protože se dá říct, že jsem protočil všech 12 hráčů, co tu mám, a jak říkal tady Prokop, některý nejsou zvyklí hrát a trénovat v extralize, takže tam to bylo asi znát, protože je tady 6 hráčů, který hrajou extraligu a dalších 6 hrajou 17 na regiony. To je tak všechno, co bych tomu řekl. Vítám, jmenuji se Mateusz, obojem bardzo fajny turniej, bardzo fajny mecz. Zagraliśmy dwa mecze z drużyną, wygraliśmy. Było ciężko, ale udało nam się przede wszystkim obroną oraz udzielenie się piłką. No i nic mam do innego dodania. Bardzo ciężki mecz, trzeba przyznać, że drugi mecz po raptem półtorej godziny przerwy to nie jest łatwa sprawa. Dziękuję drużynie przeciwnej za bardzo ciekawy pojedynek, bo my musieliśmy się troszkę łapać sposobów, których ja jako trener zbytnio nie popieram, ale tych sił brakowało, nie byliśmy w stanie ustać w pojedynkach jeden na jeden, aczkolwiek chłopaki wykazali się hartem ducha i tak naprawdę to, co wywalczyli sobie na boisku i za to dziękuję im bardzo.